O, wspaniały zapach. O! Dzień dobry Państwu. Cześć Jakubie. W 23 odcinku Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo. Się znajdujemy się pod drzewem, które prawie wyginęło. Chodzi o gatunek. Mianowicie Franklinia dokładnie, amerykańska. Roślina, która nie występuje już w stanie naturalnym i ostatni okaz znaleziono w 1765 roku w stanie Georgia w USA. I od tego czasu rozmnażana jest tylko, no, w tego właśnie w specjalnych ogrodach botanicznych. A znajdujemy się w arboretum, czyli w leśnym ogrodzie, a dokładnie tłumacząc z łaciny, w drzewiastym ogrodzie, tak można powiedzieć, w ośrodku naukowym SGGW. Warto zwiedzić to miejsce, zachęcamy. W 2022 roku było tutaj 5000 okazów roślin, różnych gatunków i odmian. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ odkryliśmy, że jakoby tutaj była bardzo piękna, urokliwa pasieczka. No niestety znaleźliśmy, pokażemy Wam to i się przejdziemy, już tylko nowoczesne ule, ale będziemy nagrywali dla Państwa w innym miejscu, czyli pod pięknym papirusem, a dookoła znajdują się różaneczniki, czyli roślina z klimatu śródziemnomorskiego, ale bardzo duży okaz, jak również jałowiec wirgilijski. Tutaj. Kilkanaście metrów wysokości. Tak, no bardzo, bardzo fajny. A dlaczego tutaj są te obce rośliny? A mianowicie dlatego, że to miejsce to jest między innymi miejsce, gdzie bada się naukowo właśnie obce rośliny. Jak sobie radzą w naszym środowisku. Także myślę, że to jest temat dla pszczelarzy bardzo ważny. Dlatego, że już to poruszaliśmy i pewnie nieraz poruszymy, że konflikty pomiędzy obcymi rodzinami i rodzimymi, a również ekologicznymi związkami z naszymi zapylaczami są istotne. Jest krótki rys historyczny. No, ogród ten powstał w 23 roku po okresie wojennym, pewnej zapaści, jak drugowojennym oczywiście. No, zaczął się szczególnie szybko rozwijać od 66 roku. Cóż, no, najlepiej nie przekażemy tego Państwu absolutnie mową, także trzeba to wszystko powąchać, zobaczyć, a nawet podotykać. My zapraszamy. 3, 4, start. To jesteśmy gotowi, żeby... Cześć Piotrze. ...znowu z Wami pogadać o kolejnych trzech badaniach. Tym razem odcinek dość pszczelarski. Dwa badania dotyczą stricte pszczoły miodnej. Pierwsze z nich dotyczy, no niestety, wpływu, można powiedzieć, negatywnego wędrówek pszczelarskich na kondycję pszczół, a zwłaszcza na długość życia i markery stresu. No możemy to jakoś nazwać stresem migracyjnym, a będzie też stres termiczny. Jak matki pszczele wykazują, jaką wykazują odporność na stres termiczny? O tyle jest to ciekawe, że to mnie sprowokowało do poszukania tego typu badań. Zresztą, bo ostatnio mieliśmy taką drobną aferkę pszczelarską na u nas w Polsce, mianowicie Poczta Polska wraz z nastaniem upałów zakazała tak było. Transportowania matek pszczelich i ponieważ zaciekawiło mnie to, jak pszczoły, jak matki pszczele mają się pod wpływem stresu termicznego. Tak, to są trochę inne warunki, ale o tym opowiemy później. No, żeby nie było, nie znalazłem stricte takiego badania, które miałoby w jakiś sposób reprezentować te warunki, o których tutaj oczywiście chodziło. A szkoda. Ale to jak przejdziemy do tego badania, to jeszcze o tym porozmawiamy. I ostatnie badanie, no chyba mi się wydaje najciekawsze. Ewolucyjno-ekologiczne. Też tak mam. Chociaż też pszczelarskie, bo odnoszą się autorzy do pszczół również. Odkrycie znaczenia stosunku potasu do sodu. Pszczół w ekologii i ewolucji pszczół. Tak. Zapraszamy. Zapraszamy. No
już powoli możesz tam sobie włączać to audio. Już włączyłem. Chodź tu, Piotrze. Czy ty jesteś pszczelarzem wędrownym? Tak, jestem. Nie wiem, czy wiesz, że ta procedura szkodzi pszczołom. Wiesz co, właśnie nie do końca. Jak to nie do końca? Nie do końca, bo omawiamy badanie o warunkach środowiskowych i zarządzaniu migracją, które mają wpływ na długość życia i stres oksydacyjny pszczół miodnych. Czyli chcesz powiedzieć, że nie twoja osoba nie szkodzi pszczołom? Jeśli chodzi o wędrówki. Wiesz, pojedynczym na pewno szkodzi, zwłaszcza tym, które niechcące zostały przygniecione. To chcesz powiedzieć, że nie lubisz ciasta migdałowego? Pośrednio szkodzisz, Piotrze. I to bardziej niż tobie się wydaje. Jadając ciasto migdałowe. No, ale pośrednio tak jest. No, przyczyniasz się do tego. A dlaczego, proszę państwa? Moja wina. Bardzo wielka. Dobra, idziemy bardzo dalej. Wielka. Ale dlaczego, proszę państwa? Dlatego, że w USA głównym celem przemysłowego pszczelarstwa, w tym wędrownego, jest usługowe zapylanie, jak piszą tutaj naukowcy z północnej Karoliny, o ile pamiętam, tak. Migdałów, jagód, jabłek i dyniowatych. Tam jest moja kamera. Zgadza się. Wykonano 3 eksperymenty, żeby było... To był dobry eksperyment. To był dobre badanie. Wykonano 3 eksperymenty. To byłby zły też pewnie. Tak? Mógłby być zły, gdyby nie przeprowadzono tak różnych badań. Po prostu przypomniał mi się tekst filmu. To zły słaby eksperyment był. Więc wzięto pasiekę z północnej Karoliny w pobliżu pasieki uniwersyteckiej, która swoje pszczoły wywoziła do Kalifornii na migdały i zbadano różnicę. To jest ten pierwszy eksperyment. Także zobaczcie sobie na tym dłuższym odcinku, jaka to jest droga dla pszczół. Dla polskich pszczelarzy jest to chyba nie do wyobrażenia. Oni tu podają, że pszczoły miodne były transportowane 4,5 tysiąca kilometrów. No zgadza się. To jest kilka dni podróży. Ile to jest Polsk? To no, nie będę teraz przeliczał, daj mi żyć. Oczywiście porównano rodziny takie same, czyli pochodzące z podobnie wykonanych odkładów, z podobnymi matkami. I kiedy wróciły tamte z podróży, wzięto z każdej rodziny pszczoły, które już dalej w takich plastikowych pudełkach przechowywano. Po mniej więcej 45 robotnic z każdej rodziny. Troszkę je pomieszano. To było w 12 łącznie pudełkach dla 16 wcześniej rodzin. Ale mogły sobie żyć razem, bo były zakolorowane farbą te pszczoły, które zostały wzięte do sprawdzenia. Wzięto świeżo wygryzające się pszczoły, czyli te, które powstały z jajek w momencie, kiedy ten stres oksydacyjny gdzieś tam się już pojawiał. Profesor Wojke dałby ci tutaj burę. No. Jakich jajek? Jaj. I rzeczywiście zbadano długość życia tych pszczół. Podobnie w drugim eksperymencie. Tak, bo były 3. No. Były 3. Drugi polegał na tym, że kilka rodzin poddawano podróżom, ale już krótszym, na około 200 mil. Tak, krążyły wokół tego miejsca eksperymentalnego. Tak, 200 mil to nie jest mało. Bo to są chyba największe odległości, które polscy pszczelarze... Ponieważ nie chcemy się skompromitować matematycznie, to teraz tutaj gdzieś lata przelicznik, ile to jest kilometrów. Dobrze. I też porównano oczywiście z pasieką stacjonarną. I dla tych rodzin wykonano też badanie molekularne. Zbadano poziom stresu oksydacyjnego, czyli markerów tego stresu, które zostały uzyskane z preparatów z głów pszczół. I wyszło na to, że
Czyli które mózgi, można by powiedzieć, mogły być bardziej zestresowane. Tak, które mózgi były bardziej zestresowane. No wyszło na to, że pszczoły, które były poddane stresowi migracyjnemu, żyły krócej o około jeden dzień. Ale jeszcze trzecie badanie. Jeszcze trzecie badanie, o którym za chwilę powiemy. Natomiast chcę tu powiedzieć przy tej okazji, że nie znaleziono różnic w tym stresie oksydacyjnym, w poziomie stresu oksydacyjnego. Prawda, że sprawdzano to dopiero po tygodniu i być może jest tak, że po tygodniu już się to w organizmie pszczół uspokoiło. Niemniej zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku ten poziom stresu nie ujawnił się. A trzecie badanie było hardkorowe zupełnie. Moim zdaniem najciekawsze. To też prawda. Wzięto 6 rodzin na ciężarówkę, prawdopodobnie pick-upa, bo to taka charakterystyczna ilość, 6 uli. I wożono je codziennie na dosyć duże odległości. Robiono to tak, że w nocy zamykano ul, wieziono w nowe miejsce. Rano ul otwierano, pszczoły przez cały dzień korzystały z pożytków. A na wieczór znowu je zamykano i znowu wieziono i tak przez 6 dni. Codzienna podróż. I tam, kiedy zbadano ten poziom stresu oksydacyjnego, to już różnica się ujawniła. Tam już się pokazało, że te pszczoły miały silny stres oksydacyjny. Pomimo, że na przykład to one zebrały najwięcej pyłku w czasie tych swoich podróży. Właśnie. Natomiast przeszedłeś od razu do metodologii, ale chciałbym trochę wstępu teoretycznego, który oni nakreślili. Co mnie zastanowiło? Dlaczego sięgnąłem po to badanie? I od razu przyznamy, że to jest wyjątkowo starsze badanie, które omawiamy, gdyż jest opublikowane w 2016. Ty mnie do tego trochę sprowokowałeś, powiedziałeś powiedzmy o tym badaniu, mimo że jest starsze, dlatego że pokazuje pewną wiedzę, o której najczęściej nie myślą chyba pszczelarze. I to wynika z tego wstępu, dlatego że okazuje się, że takich badań dotyczących kondycji pszczół w trakcie wędrówek i po wędrówce jest bardzo niewiele. To prawda. I to mnie dziwi, dlatego że już w XX wieku, a szczególnie w XXI, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, możemy o tym porozmawiać, ale pszczelarstwo wędrowne staje się w zasadzie w pszczelarstwie komercyjnym dominującym trendem. I należy to rozważyć. Słuchajcie, no jest jeszcze takie coś, że często wędrujemy z tymi swoimi pszczołami, po prostu pakując je na przyczepę i ciągnąc przyczepę za samochodem. Nie wiemy, co się wtedy dzieje, ale jeśli wieziemy ula w środku w samochodzie, czy 2, czy 3 ule, to mamy możliwość zaobserwowania po dźwięku z ula, że ten stres jednak jest. To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że on jednak jest. Właśnie. I dlatego pozwól, że doprecyzuję to, co ty powiedziałeś, omawiając eksperyment drugi. Ciekawe, dlaczego tak zrobiłeś, ale w ich konkluzjach jest, że ten eksperyment nie pokazał istotnych różnic. Takie jest użyte słowo. Istotnych różnic w stresie oksydacyjnym, bo jakiś pokazał zwiększony stres oksydacyjny, natomiast on nie jest statystycznie istotny. Nie jest statystycznie istotny. Tak, natomiast jeszcze jest druga sprawa. Wszystkie eksperymenty pokazały w zasadzie skrócenie życia pszczół dorosłych. Tak. Pszczół miodnych. Znaczy tak naprawdę skrócenie życia w ogóle, no bo przecież okres larwalny też się liczy. I teraz ogólnie podsumowując całe te badania, żywot pszczół miodnych średnio skraca się przez wędrówki o jeden dzień. I teraz mogłoby się wydawać, że cóż tam jeden dzień? Tylko, że jeden dzień, nie patrząc z perspektywy naszej, ludzkiej, to jest 5% całego życia pszczoły i 20%, co chyba najbardziej powinno pszczelarzom zależeć, nastawionym na produkcję, 20% jej życia w trybie zbieraczki. Proporcjonalnie to by było 7 lat w życiu człowieka, więc jest to całkiem niezła proporcja. Tak. Ale nie chciałbym swojego życia skrócić o jakieś nieprzyjemne wędrówki o 7 lat, natomiast żarty trochę na bok. No, jest to pewien problem, dlatego że, i to pokazują te badania, że po prostu tych dorosłych pszczół, które z rodzin, które wędrowały, było mniej,
Było też trochę takich, które były starsze, ale na tych wykresach widać, że rozrzut na przykład number of adult bees, czyli ilość życia pszczół, szare to są rodziny wędrujące, jest zdecydowanie dłuższy i średnia wypada na przykład w July mniej. Czyli zobaczcie, że po przewózce tych pszczół dorosłych było zdecydowanie mniej niż w pasie stacjonarnej. Dopiero później się to się bardziej wyrównało. Mhm. I teraz jest taki problem, bo jest ubytek pszczół, pszczoły żyją krócej, znaczy ubytek w porównaniu do tych stacjonarnych, prawda? Bo to nie tak, że nagle one umarły, oczywiście nie. Natomiast jest ubytek i to już może się dziać nie tylko w trakcie, bo oni tu badali też larwy, czyli ponieważ larwy są przewożone, larwy też są poddawane stresowi, choćby trzęsienia, prawda? Tak. I to może wyjść dopiero później. Dopiero później, jak już te rodziny, jak już będą one zbieraczkami. No i prawdopodobnie tak wychodzi. Teraz należy się zastanowić, bo część pszczelarzy, znaczy właściwie wszyscy wędrują z tymi pszczołami, żeby zebrać pożytek, prawda? I teraz może się zdarzyć taka sytuacja, że ten pożytek, w tym również pyłkowy, będzie mimo wszystko w jakiś sposób mógł rekompensować, to tutaj chyba trochę widać, rekompensować tą utratę kondycji spowodowanej z tym stresem. Dlatego, że pszczoły stacjonarne mogą być, mimo że nie są poddane stresowi, mają na przykład mniej tego pyłku, mniej różnorodnego, a pszczoły te wędrujące akurat pojechały na teren dobry. Ale oczywiście mogą pojechać też na teren zły, gdzie będzie dużo pestycydów i pożytek monokulturowy, jak choćby tych migdałów, więc jeszcze bardziej można by powiedzieć, że w cudzysłowie się je dobije kondycyjnie. I teraz wydaje mi się, że ten problem powinno się równoważyć w pszczelarstwie. No oczywiście, że tak. Stosunkowo niedawno doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie na dłuższą metę pszczelarstwa wielkotowarowego, biznesowego, zorientowanego na zapylanie być może nie da się utrzymać, bo ono napotyka coraz większe problemy i być może będzie sprawiało te problemy coraz większe. Ja jako pewnego rodzaju pocieszenie traktuję to, że rzeczywiście wędrując z pszczołami dbam o ciągłość pożytkową, o to, żeby nie miały stresu pokarmowego, będąc w jakimś tam okresie, na jakiejś tam pokarmowej pustyni, tylko żeby... Tu zresztą badacze też mówią, że pasieka uniwersytecka nie była zlokalizowana w najlepszym miejscu. I dlatego być może poziom stresu był tego migracyjnego był trochę mniejszy, bo rodziny na miejscu miały z kolei stres spowodowany mniejszą dostępnością pokarmu. Może to były te kwestie wyrównane. Nie neguję dużego wpływu stresu na pszczoły związane z długotrwałymi wędrówkami, ale być może, co może wymagałoby trochę więcej badań, w warunkach takich, jakich jesteśmy, wędrówki nie są czymś generalnie rzecz biorąc złym. Tak, chociaż moim zdaniem trzeba troszeczkę nie przesadzać w hura optymizmie, powiedzmy, nawiązując do naszych poprzednich odcinków, do których zapraszamy, bo były tam fajne dyskusje nasze, technonaukowym, to znaczy wymyślać jakieś na przykład nowinki, ciągle jakieś nowinki, jak tu pomóc pszczołom nowymi suplementami, odkrytymi, tak, które zmniejszą stres i jeszcze bardziej je będziemy wywozić, jeszcze bardziej na monopożytki, zapominając o tym, że powinniśmy dbać o lokalne środowisko, czyli rozumiem potrzebę zarabiania na pszczołach i wędrówek, natomiast nie można zapominać o pewnym zrównoważeniu, bo być może część pszczelarzy, zwłaszcza tych powiedzmy półzawodowców, tych mniejszych, nie miałaby potrzeby wędrowania z pszczołami, jeżeli na miejscu by miała różnorodne, bogate pożytki, a jak pokazuje to badanie,
I chyba nawiązując do ogólnej wiedzy o pszczołach, byłoby to z korzyścią dla dobrostanu pszczół. Oczywiście. Tutaj z ciekawości, może teraz właśnie pokażemy zdjęcia tej miejscowej pasieki, która liczy sobie 4 ule. O, tutaj ma wspaniałe warunki. A wokół jest bogactwo lip. W tym momencie one pięknie pracują na lipach i bioróżnorodność, która tu jest, niekoszone łąki, bardzo ładną, niekoszoną łąkę mijaliśmy. Można sobie zadać pytanie, czy gdyby te rodziny, które stacjonują, zostały wzięte na rzepak, czy nie byłoby to wręcz zbrodnią dla nich? Właśnie, właśnie. No. No popatrz, ta lipa tak samo jest oblatywana, tylko ten zapach jest mocniejszy. Tam był taki subtelny, taki... Tu jest taki intensywny bardzo. Popatrz, mieliśmy się posprzeczać, co jesteśmy... Dbajmy o bioróżnorodność, może się jeszcze posprzeczamy. Dobrze, zapraszamy na drugi odcinek o problemach termicznych matek pszczeli. Mhm. Henderson, tak? Tak, tym razem Henderson. Główną naukowczynią w zespole jest Alison McPhee, redaktorka, często pisząca do American Bee Journal. No, a artykuł jest w Plus One, ale jest dość ciekawy. Okazuje się, że królowe, czyli po naszemu matki pszczele, wykazują pewną zmienność temperaturową, odporność na różną temperaturę. Tak. Powiedziałeś, że zaciekawiło cię to w kontekście tych działań Poczty Polskiej z ubiegłego roku chyba. I reakcji pszczelarzy. I reakcji pszczelarzy. Bo z jednej strony słyszałem opinię taką. Upały zaszkodzą pszczołom. W ogóle zaszkodzą zwierzętom i to, że regulujemy przepisami, w jakiej temperaturze można przewozić jakie zwierzęta, to chyba, mam nadzieję, że nie jest to przecież żadną kontrowersją. A z drugiej strony usłyszałem opinię pszczelarzy, halo, przecież takie upały w ogóle, jak pszczoły są dobrze zapakowane, to w ogóle im nie szkodzą. Pominąwszy fakt, że słyszałem tylko argumenty o matkach pszczelich, a nie o robotnicach, to od razu mnie stanowiło, aha. Były przypadki, kiedy pszczoły przybywały na miejsce albo martwe, albo ledwo żywe i wkrótce martwe, więc to się zdarzało. Ponieważ prowadzimy program Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo, więc od razu to mnie zastanowiło, dobrze, to spróbuję poszukać, czy jest badanie, które omawia ten problem. I nie znalazłem badania, które by stricte dotyczyło tego problemu. Tak, tego a nie szkoda, ma. A szkoda, bo zwłaszcza oni też tu przywołują na samym początku jako swoją inspirację właśnie to, że mnóstwo matek pszczelich jest importowanych z Chile do Ameryki. To znaczy, między Chile a Ameryką to one prawdopodobnie w klimatyzowanych warunkach w samolocie się przemieszczają, ale co nie znaczy, pierwsza że nie mila i ostatnia nie mila może się pojawić stres temperaturowy. I w związku z tym, jak te matki, w jakiej kondycji te matki dotrą. Więc tak, najpierw wzięto pszczoły. Pszczoły wzięto z Tasmanii. Pakiety... Półtora kilogramowe. Wystandaryzowane bardzo dokładnie. Przez chwilę jeszcze były tam oryginalne matki, potem te oryginalne matki zostały usunięte i pszczoły wyhodowały sobie własne, które się naturalnie unasienniły w terenie, w którym było prowadzone badanie, czyli północna Karolina. I teraz te matki poddano dwóm rodzajom stresu. Jedne to była grupa kontrolna, czyli temperatura ulowa 33 stopnie około. Drugie to były 2 godziny w temperaturze 4 stopnie Celsjusza. I słyszycie ptaki? I trzecie to była temperatura 42 stopnie też przez 2 godziny. Tylko 2 godziny. Wybrano taki czas,
i takie temperatury, żeby wiadomo było, że matki przeżyją i żeby można było rzeczywiście zbadać, jaki to ma wpływ na ich wydajność. Tak, więc od razu trzeba powiedzieć, że nie było temperatury takiej, która mogłaby w sposób drastyczny zaszkodzić matce przeżyć. Co znaleziono? Znaleziono, że plemniki u matek poddanych stresowi zimna, czyli tych 4 stopni Celsjusza, że przeżyła ich mniejsza ilość. Natomiast nie stwierdzono, żeby wydajność matek się zmniejszyła. To były młode matki. One miały tych plemników jeszcze duży zapas. Do każdego jaja jest używanych kilka plemników. Prawdopodobieństwo, że wszystkie te kilka to będą plemniki nieżywe, jest małe, więc nie znaleziono problemu z wydajnością. Ale też sprawdzono w przypadku wszystkich tych matek także właśnie biomarkery stresu temperaturowego. Bodajże 3 biomarkery na stres na zimno i 3 na stres na ciepło, czyli to są białka, które się pojawiają w organizmie właśnie w przypadku tego stresu i zmuszają organizm do reakcji. W przypadku zmiennocieplnych to jest bardzo łatwe, bo po prostu pobudzają do produkcji ciepła albo do chłodzenia, w przypadku ludzi do pocenia. A w przypadku pszczół miodnych o tyle skomplikowane, że są powiedzmy organizmem jako jednostki zmiennocieplnym, a jako organizm, superorganizm społeczny stało cieplny. No część, przynajmniej w pewnym zakresie faktycznie utrzymującym temperaturę. Tak. Ale sprawdzono też substancje białkowe zarówno w płynie nasiennym matki, jak i w zniesionych jajach. Pilnuje się, żeby mnie profesor Wojkę po śmierci... Tak, zauważyłem. Nie ścigał za te jajka. Z przyjemnością tak, się na jajka to, tak mi powiedział, jajka to są na targu. W każdym razie, jeśli chodzi o skład białkowy tych substancji, czyli tych z jaj i tych z płynu nasiennego, różnic nie stwierdzono. W przypadku temperatury chłodnej. W przypadku temperatury chłodnej. A czy znaleziono istotne różnice w przypadku temperatury wysokiej? Bo ja nie zauważyłem tej różnicy. Nawet właśnie w przypadku wyższej temperatury one są mniejsze. One są jeszcze mniejsze. Więc jedyna znaleziona różnica to ta ilość plemników w przypadku narażenia na chłód, która zamarła i która nie nadawała się już później do zapłodnienia pszczół. I oni tutaj wysuwają taki postulat, że sprawdzono rzeczywiście te młode matki, natomiast wpływ takiego działania może być na przyszłość, kiedy matka już zniesie wiele z jaj, dla których ma plemniki i prawdopodobnie wcześniej, że się tak kolokwialnie wyrażę, się wypstryka z tych jaj, z których może być czerw pszczeli. Także tyle. Przy założeniu temperatur nieekstremalnych dużych problemów nie ma. A my przechodzimy do bardzo ciekawego badania. Siadaj, Piotrze. Dużo solisz jedzenie, które spożywasz? Nie, staram się nie. Ja też. Staram się nie, bo w moim wieku podobno trzeba suplementować potas. Ciekawe, nie? Też mi się zdarzyło, powiem ci szczerze. Słuchajcie, a nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak ważne to jest w tych różnych suplementach i żelach odżywczych dla sportowców. No właśnie. No właśnie.
Mam wrażenie w obliczu tego badania, o którym mówimy, że jest to jednak spowodowane tym, że żywność, którą spożywamy, ma trochę odmienione proporcje i że mamy duży dostęp do soli. Może to z tego powodu. Natomiast to jest tak, że ciała wszystkich organizmów żywych, czyli od roślin, od bakterii, poprzez rośliny, poprzez ludzi, aż do ludzi, może tak powiedzmy, składają się z około 25 różnych pierwiastków. I określenie wzajemnego stosunku tych pierwiastków w substancjach, w ciałach, w pożywieniach, w liściach, autorzy określają jako stechiometrię. I okazuje się, że bardzo ważny jest właśnie stosunek potasu do sodu. Tak, zwracają uwagę, że nie powinno się tylko patrzeć na ilość, czy została odpowiednia ilość samego osobno potasu i sodu spożyta, czyli występuje w organizmie w odpowiednich ilościach, ale również o całej homeostazie organizmu, a więc i również kondycji, świadczy proporcja pomiędzy sodem a potasem. I z tego, co się orientuje, jest ona również już standardem przy różnych badaniach, na przykład czy badaniach człowieka. Powiem Ci, że kiedyś miałem na przykład taki zabieg przed właściwie to operacją po zerwaniu ścięgna i tam też badano mi tą proporcję, czy mam odpowiednią, prawda? No właśnie. I co się okazuje? Że przy zmianie diety, czy to zwierząt morskich, które wyszły na ląd, czy zwierząt mięsożernych, od których przecież pochodzą pszczoły nasze, w ewolucji do zwierząt roślinożernych, czyli przy zmianie diety, co się tyczy w ogóle pszczół. Tak. Chociaż, co później też powiemy, są pewne pszczoły też, które mają specyficzną dietę. Specyficzne upodobania. Ale nie same dietę. Też główną. Jest to ewolucyjny problem. Jest to koszt ewolucyjny. Bo słuchajcie, w częściach roślin ten stosunek potasu do sodu jest bardzo wysoki. Roślina potrzebuje dużo potasu. A mało sodu. Natomiast w mięsie, przy diecie mięsnej nie ma tego problemu, bo zwierzęta w swoich ciałach gromadzą więcej sodu niż potasu. I roślinożercy mają mechanizmy, są to mechanizmy komórkowe, ale też wydalnicze, które te proporcje regulują. A teraz właśnie, tutaj autorzy, może powiedzmy też, że to są Polacy. Tak. Ci autorzy pochodzą z Instytutu, znaczy pochodzą, pracują... Wywodzą się z Instytutu Nauk Środowiskowych. Uniwersytetu Jagiellońskiego. I teraz tu jest nawet taki wykres. Zobaczcie, że są podzielone diety nie tylko w taki uproszczony sposób na roślinożerną i mięsożerną, ale również wyróżnia się pyłkożerną. Pszczoły wszystkie są pyłkożerne, poza niektórymi wyjątkami. I teraz tak, chodzi o to, że pyłkożerność nie jest tak do końca taką roślinożernością, jeżeli spożywa się liście czy łodygi, dlatego że pyłek jest specyficzny. Troszeczkę może bardziej przypominać pokarmy mięsne z tego powodu, że ma inny skład. Tam roślina pcha wszystkie, znaczy swoje wartościowe substancje, bo ma służyć jej do rozmnożenia przecież, tak? Natomiast z drugiej strony zabezpiecza go przed tym, żeby organizmy zjadły. Natomiast to nie jest tak mimo wszystko ciężkostrawne jak, prawda, pokarm, który zawiera ściany komórkowe. Jeżeli za pomocą pewnych mechanizmów, o których zresztą już rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, czyli na przykład pseudokiełkowania w jelitach. Przy pomocy bakterii Acinetobacter. Na przykład, o czym sprawdźcie sobie w naszym pierwszym odcinku, tak. Ale również przy pomocy enzymów różnych, które mają zwierzęta za pomocą bakterii, można naruszyć tą strukturę pyłku i się dostać do tego odżywczego pokarmu wewnątrz. I teraz a w drugi sposób to jest mechaniczny, o czym piszą autorzy, prawda? Czyli nawet się to wykorzystuje przy produkcji preparatów pyłkowych, uszkadzanie pyłku mechanicznego. I teraz tak, jak się organizm dostaje do tego, to troszeczkę ma taki ułatwiony dostęp do wartości odżywczych, tak jak przy pokarmach zwierzęcych. Ale okazuje się, że tu jest wielka różnica. Bo jego cały układ pokarmowy nie musi być dostosowany do takiego stricte roślinożerstwa,
a jednak dostaje w tym pyłku o wiele mniejszą ilość sodu niż powinien. Tak. I to teraz, jest trudność. I teraz pytanie, po co to zrobiono? Znaczy, po co ewolucja w tym kierunku poszła? No, to jest złe pytanie. W zasadzie wiem, ty jesteś zwolennikiem pewnych ścisłych określeń, ale ja sobie pozwolę na tę nieścisłość. Rzeczywiście, jeżeli mamy organizm mięsożerny, który ma te swoje parametry ustalone, bardzo łatwo dostępne z ciał resztek innych zwierząt, to wydaje się, że koszt przejścia z powrotem na dietę roślinną czy nawet pyłkową jest duży. Ale prawda jest taka, że pokarm roślinny nie ucieka. I korzyści z tego, pomimo dużego kosztu, mogą też być spore. Jest taka sytuacja, autorzy się powołują na to, że niektóre rośliny produkują wręcz dwa rodzaje pyłku. Jeden, który służy zapylaniu i który ma wysoki poziom potasu w stosunku do sodu, i taki, który ma niższy poziom potasu w stosunku do sodu i jest takim wabikiem dla zapylaczy, który stanowi bardziej pokarm dla nich, bo łatwiej jest im te granice skoro zostałem przesunąć. Tutaj przez ciebie dzisiaj zakwalifikowany jako osoba od precyzyjności, to dodam, że to jest jedna z hipotez, na razie słabo poświadczona, a jest kilka hipotez. Druga bada, z innego punktu widzenia można podejść do tego jako do pewnej trudności, bo można by powiedzieć, że roślina i zapylacze mają trochę ze sobą sprzeczne interesy, ale w ekologicznej rywalizacji muszą iść na pewne kompromisy. I roślina z jednej strony mogłaby też produkować same dobra dla zapylaczy, ty to nazwałeś kiedyś nawet superfoodem, ale z drugiej strony no nie może. Mimo wszystko jest to pokarm, który ma służyć jej do rozmnażania i nie może tego robić w nieskończoność, więc zwłaszcza, że jak powiedziałeś, pcha tam wszystko, co ma najlepsze. Tak, więc i tak nie mogłaby jednak mimo wszystko aż tak wynagrodzić zapylacza, żeby pakować tam minerał, którego ma bardzo mało, że byłby to dla niej zbyt duży koszt, że pewien koszt dla zapylacza jest w stanie do przełknięcia. I zapylacz może żyć w środowisku, które nie jest dla niego optymalne, ale może go sobie optymalizować. Jak? I tutaj odsyłamy Was do naszych innych odcinków, gdzie mówiliśmy o kanibalizmie i koprofagii pszczół. I okazuje się, że autory tutaj piszą, że pszczoły dzięki kanibalizmowi i nekrofagii mogą sobie zapewniać korzyści adaptacyjne, analogicznie do tych organizmów mięsożernych. Ale też pobierając wodę z wydzielinami zwierząt. Tak jest. To też jest. Ale z wydzielinami na przykład odchodów, przykład słynna już gnojówka, którą pszczoły lubią. No i bardzo mi się to spodobało, dlatego że ja jestem zwolennikiem generalnie małego manipulowania pszczołami, również w kontekście diety i w tego jakby powiedzmy tej odmiany pszczelarstwa i tutaj zwróciło to moją uwagę, że zauważam coś takiego w pszczelarstwie, że czasami staranność dotyczącą higieny wokół pasieki czasami się przekłada też na ten pokarm. Także na przykład woda musi być najczystsza, do wody musi być dodana na przykład podchloryn sodu, żeby tam nie było żadnych... O matko. Nie słyszałeś? Naprawdę? Randy Oliver to poleca. No. Tak. Żeby tam nie było żadnych właśnie bakterii. Natomiast jeżeli pszczoła leci na gnojówkę, czy prawda, próbuje się, bo de facto próbuje się suplementować koprofagą, a nekrofagą, a są takie pszczoły, trzy gatunki, które więc z definicji są padlinożerne. One żyją w Ameryce. I teraz, nawet, co ciekawe, kupa innych zwierząt gospodarczych może służyć do obrony przed szerszeniami. Też już omawialiśmy. Więc ja, od razu mnie to nakierowało na takie myślenie, że cóż, no może nie warto czasami pszczelarzu ingerować we wszystko, co pszczoła robi i pozwolić jej nawet z naszego punktu widzenia latać na takie nieczyste miejsca. Natomiast jedno, co bym chciał, to żebyśmy nie wyciągnęli z tego wniosku, że należy dosalać pokarmy, które podajemy pszczołom sami.
bo tak naprawdę to chodzi tu o stosunek, proporcje sodu do potasu w różnych substancjach, które pszczoły pobierają, a nie o ilość tych pierwiastków. Zwłaszcza, że na razie to jest wstępna przeglądówka dopiero na ten temat. Właściwie to jest temat niezbadany. Autorzy piszą, co więcej, nie wiemy, na razie nadal nie wiemy, w jakim stopniu zasoby kwiatowe w ogóle przyczyniają się do równowagi homeostazy potas. A co więcej, szcząpamy tutaj po bardzo cienkiej linii, dlatego że 1% rozregulowanie tej homeostazy już może prowadzić do problemów. I nie wiemy dodatkowo, w jakim stopniu ta równowaga zależy od ekologicznych, uzupełniających się interakcji pomiędzy na przykład zwierzętami, które jedzą te pszczoły, pomiędzy organizmami rozkładającymi przecież na przykład w glebie, prawda? Nie znamy po prostu jeszcze tej sieci życia, więc postępujmy tutaj ostrożnie, bo mogło być tak, że wszyscy się raz rzucą i zaczną dodawać sód do każdej możliwej paszy, prawda? Więc no właśnie, to badanie mi się może dlatego właśnie spodobało, bo stawia ogromną liczbę pytań, nakierowuje na możliwe badania dalsze. Samo w sobie przynosi tylko taką informację, że stosunek potasu do sodu ma znaczenie. Natomiast to, co powiedziałeś, 1% nieścisłości i już zaczynają się problemy. Wracasz do domu, widzisz pszczoły żerujące na brudnej kałuży. Co robisz? Ja nic. Chyba ja też. Dopóki nie zauważę, że tam są na przykład plamy oleju samochodowego. To jest inna sprawa oczywiście. Ja mam poidło dla pszczół, które jest poidłem ziemnym i jest czyszczone raz do roku. Cóż, no czas nas tutaj ograniczy, jak zwykle też staramy się dla Państwa, co zazwyczaj nam nie wychodzi. Zazwyczaj robimy odcinki dłuższe niż możemy, więc będziemy już kończyli. Natomiast jeżeli ktoś, jest ten artykuł jest po angielsku, dlatego my tutaj jesteśmy. Bo mimo, że to są polscy naukowcy, o czym już raz mieliśmy krótką rozmowę, to oczywiście muszą publikować po angielsku i dobrze, że to robią. Ale jeżeli naprawdę... Możecie też spróbować, moim zdaniem, za pomocą automatycznego tłumacza to zrobić. Tak, ja polecam. A jeżeli znacie angielski, no to po angielsku. I teraz polecam serdecznie, żeby cały ten artykuł przejrzeć, bo tu się pojawiają i różne ciekawostki. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy artykuł i przejrzyjcie sobie też te bardzo fajne, tutaj są wykresy, które teraz gdzieś tutaj lecą, które właśnie bardzo fajnie pokazują te interakcje i jest to cóż. No wydaje mi się, wspaniała, nowa działka w nauce ekologicznej o pszczołach i zapylaczach w połączeniu z roślinami, którą można by zbadać. A Was zapraszamy na kolejny, 24 już odcinek. Dzięki.